pomysł na ten projekt fotograficzny Backstage urodził się już podczas pandemii i wówczas pomyślałem sobie, że sfotografuję instytucje kultury, które po prostu zostały odcięte jakby od publiczności w momencie pojawienia się pandemii. Po pewnym czasie jednak pomyślałem sobie, że jakbym sfotografował takie instytucje w normalnym okresie, nie pandemicznym, powiedzmy w poniedziałek o 8 rano, to też by wyglądały tak samo, bo byłyby opuszczone, bez widzów i zarzuciłem jakby ten projekt na początku, a później pomyślałem sobie, że mogę sfotografować właściwie te instytucje od strony za kulis, czyli po prostu tak zwany backstage, czyli po prostu wszystko to, czego nie widzi widz, wszystko to, co się dzieje, wszystko to, co jest za sceną. Fotografie tutaj na tej wystawie to fotografie z Opery Nowa, z Teatru Polskiego, z Teatru Kameralnego i z Filharmonii. Projekt ma też tutaj taką wartość taką dokumentalną, bo większość tych obiektów oprócz Teatru Kameralnego jest w trakcie remontu bądź też przebudowy. Także też one się zmieniają teraz właśnie w tym okresie i będzie to taki troszeczkę zapis dokumentalny tych obiektów. Myślę, że te prace to też taki hołd dla osób technicznych, które pracują właśnie za sceną, od których bardzo wiele zależy, a rzadko kiedy pojawia się ten, powiedzmy, ich miejsce pracy na fotografiach. Głównie pojawiają się artyści, pojawiają się fotografie czy fotosy ze spektakli, z koncertów, z opery, a rzadko kiedy widzimy to, co się dzieje właśnie tam za sceną. Fotografie są pozbierane w kadrze ludzi, ale jest to mój taki jakby zamysł był pierwotny, dlatego też po prostu chciałem uniknąć takiego fotoreportażu gazetowego i po prostu chciałem się skupić tylko na jakichś fajnych kompozycjach, świetle i też takich zaskakujących, jakichś fajnych obiektów.